Serdecznie zapraszam do odcinka 60 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Szpiedzy część trzecia. W poprzednim odcinku 59 opowiedziałem o dwóch apostołach Antonim Blancie i Wiktorze Rothschildzie. W tym odcinku opowiem o ojcu szpiega Kima Filbiego. Zgodnie ze starym powiedzeniem, jaki ojciec taki syn, ojciec Kima, John Filbie, Również był oficerem brytyjskiego wywiadu. Będąc studentem Trinity College, poznał tam Jawaharlal Nehru, późniejszego premiera Indii. Będąc Rzymianinem z pochodzenia, interesował się bardzo sytuacją w Palestynie i na Bliskim Wschodzie. Uczestniczył w planowaniu arabskiego powstania i działaniach skierowanych przeciwko rządom Imperium Osmańskiego. Dla przypomnienia, Wielka Brytania w celu stworzenia państwa rzymskiego w Palestynie wykorzystała Arabów, wywołując ich powstanie i buntując przeciwko Imperium Osmańskiemu. John Philby zajmował się ochroną pól naftowych w okolicach Basry, z których korzystała brytyjska marynarka wojenna. Szpieg John Philby obiecał Arabom pomoc i poparcie. Dla programu utworzenia Federacji Arabskiej. Filbi uznawał Ibn Sauda, a współpracujący z nim Thomas, Lorenz popierał Haszymickiego króla Husajna. Haszymidzi, jako bezpośredni potomkowie proroka Mahometa, sprawowali władzę nad świętym miastem Mekka, i Husajn był najwyższym wodzem plemion arabskich. W październiku 1915 roku Przedstawiciel Wielkiej Brytanii, lord Henry McMahon, zawarł porozumienie z Husajnem, obiecując, że ziemie, którymi zarządza, uzyskają status niepodległego państwa, jeżeli wznieci antytureckie powstanie arabskie. Ani Hussein, ani Ibn Saud nie wiedzieli, że Brytyjczycy zawali z Francuzami tajny układ Sykes-Picot, na mocy którego Podzielili pomiędzy siebie blisko wschodnie ziemie. Francja otrzymała Syrię i Liban, a Brytyjczycy przyznali sobie Jordanię, Palestynę i Irak. W listopadzie 1917 roku Brytyjczycy ogłosili deklarację Balfora, zgodnie z którą na terenie Palestyny miało powstać państwo rzymskie, którego pierwszym prezydentem został Chaim Weizmann. Obietnica utworzenia Federacji Arabskiej okazała się zwykłym oszustwem. Ibn Saud, popierany przez Johna Filbiego, został ostatecznie królem Arabii Saudyjskiej, a syn Husajna Faisal został władcą Iraku. W 1921 roku rząd brytyjski mianował Filbiego szefem struktur wywiadowczych na wschodzie i nadzorował on tereny dzisiejszego Izraela. Palestyny i Jordanii. Philby nawiązał współpracę z dyrektorem amerykańskiego CIA Alanem Dullesem i dzięki tej znajomości jego syn Kim miał ułatwiony dostęp do wywiadu amerykańskiego. W 1922 roku w Londynie odbyła się konferencja dotycząca polityki palestyńskiej. W konferencji tej brał udział John Philby Król Wielkiej Brytanii Jerzy V, Churchill, Rothschildowie oraz przywódca ruchu sionistycznego Wiseman. John Philby był doradcą Ibn Sauda i w 1933 roku uczestniczył w podpisaniu umowy z amerykańskim Standard Oil dotyczącej wyłącznego prawa eksploatacji złóż w rejonie Al-Hasa w Zatoce Perskiej przez okres 60 lat. Filby był najważniejszym pośrednikiem pomiędzy Stanami a Saudami. W 1936 roku doszło do fuzji oddziału kalifornijskiego Standard Oil z East Suez Corporation, z której powstało Aramco, Arabian American Oil Company, zarządzająca największymi złożami ropy na świecie. W 1937 roku, wykorzystując sekretną protekcję Arabii Saudyjskiej, Filby rozpoczął opracowanie planu wielkiej emigracji Rzymian do Palestyny. Prowadził on równolegle rozmowy z nazistowskimi Niemcami i faszystowską Hiszpanią, w wyniku których uzgodniono, że w przypadku wybuchu wojny Arabia Saudyjska będzie sprzedawać ropę neutralnej Hiszpanii, która ma dostarczać ją później Niemcom. Amerykański Wymiar Sprawiedliwości ustalił, że John Philby spotkał się na Bliskim Wschodzie w latach 20. i 30. z Adolfem Eichmannem, jednym z szefów Gestapo, który został głównym projektantem i wykonawcą polityki wypędzania Rzymian do Palestyny. Eichmann wykorzystał do tych celów nielegalne biuro imigracyjne Aliyah Bet. W lutym 1939 roku Filbi prowadził rozmowy z Dawidem Ben Gurionem, późniejszym premierem Izraela oraz Weizmannem, dotyczące emigracji Rzymian do Palestyny. Zgodnie z propozycją Filbiego, ruch sionistyczny miał zapłacić Arabii Saudyjskiej 20 milionów funtów jako wsparcie dla przesiedlanej ludności palestyńskiej. Weizmann oświadczył, że musi przedyskutować sprawę z Rooseveltem i kiedy w październiku Rzymianie zgodzili się na realizację tego planu, sprzeciwili się Arabowie. Projekt odłożono na trzy lata, a w sierpniu 1940 roku Anglicy aresztowali Filbiego w Bombaju, zarzucając mu sympatię z nazistami. Aresztowany Filbie spędził w brytyjskim więzieniu zaledwie siedem miesięcy, i wyszedł na wolność dzięki pomocy Keynesa i innych przyjaciół. W sierpniu 1943 roku specjalny wysłannik Roosevelt'a Harry Hopkins przybył do Arabii Saudyjskiej i osobiście poręczył przekazanie kwoty 20 milionów dolarów w imieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych na realizację planu Filbiego. Propozycja była kusząca, ale doszło do wycieku informacji na zewnątrz. Pieniądze amerykańskie można było uznać jako łapówkę za obietnicę wysiedlenia Arabów z ich kraju. Był to oczywisty akt zdrady i król po długich rozważaniach odrzucił tę propozycję. No cóż, szpieg John Philby był bardzo skuteczny w swoich działaniach. Popierał plany ruchu sionistycznego utworzenia państwa rzymskiego na terenie Palestyny. Współpracując w tym celu z nazistami z Niemiec i faszystami z Hiszpanii. Nie tylko oszukał plemiona arabskie, podżegając do powstania przeciwko Imperium Osmańskiemu, ale również doprowadził do wątpliwego dealu Arabii Saudyjskiej z amerykańskim Standard Oil. Poza tym, próbował wykorzystać Arabię Saudyjską przeciwko palestyńskim Arabom. Na tym zakończę odcinek 60. W którym opowiedziałem o działalności Ojca Kima, Johna Filbiego. Serdecznie zapraszam do odcinka 61 pod tytułem Szpiedzy, część czwarta.